Witam Szczecin. Ja nazywam się Wiktor Akaszmary, jestem częścią Kościoła Mocy. Jestem tutaj, aby powiedzieć Ci, że Jezus Chrystus jest dostępny dla Ciebie. Nieważne kim jesteś, niezależnie od tego, jaki błąd popełniłeś, dzisiaj możesz zakosztować, że dobry jest Pan, że ten Bóg, którego Tobie głoszę, a Jego imię to Jezus Chrystus, zmartwychwstał, żyje na wieki. Chcę Ci powiedzieć, że dzisiaj możesz doświadczyć prawdziwej wolności, możesz stać się człowiekiem prawdziwie wolnym. W tym świecie nie odnajdziesz wolności. Jedyne słowo Boże może uratować Ciebie i tym słowem jest Jezus Chrystus. Moje słowa są dzisiaj dla Ciebie proste, mianowicie, że Jezus Chrystus przyszedł 2000 lat temu w Twoje i w moje miejsce, aby Ciebie zbawić. On został przybity do krzyża i zmazał Twój grzech. Dzisiaj przez świadomą decyzję możesz pojednać się z Bogiem. Możesz być człowiekiem, który doświadczy Boga. Możesz stać się człowiekiem, w którym zamieszka Duch Święty. Możesz stać się człowiekiem, który będzie realnie z Nim chodził, doświadczał Jego miłości. Bo widzisz, Bóg tak umiłował świat, że dał Jezusa, abyś Ty mógł zasmakować życia. I Jezus jest tym życiem. Jezus jest jedyną drogą do Boga. Jezus jest jedynym zbawicielem ludzkości. Nie ma innego imienia pod niebem, w którym możesz być zbawiony, w którym możesz mieć życie. Jeśli potrzebujesz modlitwy, podejdź do nas. Jesteśmy tutaj dzisiaj dla was, abyście doświadczyli Jego miłosierdzia. Jesteśmy tutaj dlatego, abyś usłyszał te proste słowa, abyś usłyszał dobrą nowinę o tym, że Królestwo Boże może dzisiaj stać się realnie Twoim dziedzictwem. To jest ta Ewangelia. Żyjemy w kraju, który myśli, że zna Boga, wychowani w tradycji katolickiej. I chcę Ci powiedzieć, że Bóg, którego Tobie zwiastuje, jest prosty i możesz mieć z Nim relację. Bo po to przyszedł Jezus, aby objawić nam Ojca. I mój Bóg, o którym dzisiaj do Ciebie mówię, jest dobrym Bogiem. My tutaj tworzymy nową wspólnotę w Szczecinie. Jeśli szukasz Boga, jeśli szukasz wolności, jeśli chcesz być wolny od choroby, od depresji, od lęków, podejdź do nas. Podejdź do nas i zobacz, że ten Bóg jest żywy, że Jezus zmartwychwstał, że On panuje na wieki. Dzisiaj bądź młodym człowiekiem i podejmij najmądrzejszą decyzję w swoim życiu. Oddaj życie Jezusowi. Ja byłem człowiekiem, który od rana do wieczora brał narkotyki, który rozprowadzał marihuanę po całym mieście, w którym mieszkałem. Ale przyszedł dzień, że uświadomiłem sobie jedną rzecz, że jest Stwórca, że jest Pan, który stworzył niebo i ziemię. Ja widziałem Go w przyrodzie. Kiedy obserwowałem naturę, drzewa, ptaki, zwierzęta, ja wiedziałem, że Bóg jest kreatywnym i pięknym Stwórcą. I zdałem sobie sprawę, że jestem od Niego oddzielony, że moje błędne życie, że mój grzech oddziela mnie od Niego. Uświadomiłem sobie również, że chcę Go znać, chcę Go poznać. I wtedy usłyszałem Ewangelię. Te proste słowa, które mówię do Ciebie dzisiaj, że Jezus Chrystus został ukrzyżowany za Ciebie. Bądź mądry i oddaj życie Jezusowi. Nie wstydź się, podejdź do nas, pomożemy Tobie.